Ale zamknięte? Myśleliśmy, że nas nie chcecie. Dzień dobry. Dzień dobry. A dlaczego tak myśleliście, że was nie chcemy? Nie wiem, bo zamknięta roleta. Ale tu jest otwarte. Jak tutaj? To nie tędy się wchodzi? Wchodzi się i tędy, i wchodzi się i tędy. Jeszcze raz. Ja panią zapraszam ze sobą. Chcemy wejść do salonu. Salon jest zasłonięty. Dobrze, ja bo jestem... każdy stąd wie, że wchodzimy przez klatkę schodową przez sezon zimowy, a na lato i na wiosnę otwieramy tutaj, ale jeszcze było zimno i nie otwieraliśmy. Czyli jest pani nastawiona tylko na stałych klientów, na nikogo z zewnątrz? Rzadko bywa, żeby ktoś przybył. A my? Wy jesteście umówieni. Z zewnątrz. Z zewnątrz umówieni. Ale nie wiedzieliśmy, gdzie wejść. To wejdźmy teraz tak, jak Bóg przykazał. Ale tutaj nawet nie ma malutkiej wzmianki o Ale tym. Była. Była, zdjęliśmy, bo sprzątaliśmy, myliśmy okna. Dzień dobry, Andrzej Jóźwiński. Dzień dobry, Natala. Słyszałem, że chcesz być barberką. Barberką mogłabym być. Dobrze. Jeżeli masz ochotę, proszę cię bardzo. Bardzo proszę. Chciałbym poznać twoją wizję na krótkie włosy. No ja bym ci zaproponowała boki od zera do... może tego momentu. A czym się sugerujesz tutaj jakby wyznaczeniem tej linii cieniowania przy tych włosach? To jest dla mnie ważne, żeby nie zrobić zbyt szerokiej głowy. Mm-hmm. Żeby na przykład w tym miejscu podgolić mocniej, bo teraz jest na przykład modne, żeby od zera zaczynać. Kiedy byłaś na jakimś szkoleniu z męskiego fryzjerstwa? Z męskiego nie było. To ja już prawie oddałem swoje włosy w twoje nożyczki, w twoje ręce, a ty nie byłaś? No nie, nie byłam. To skąd wiesz, co jest modne? No widzę gdzieś tam w telewizji, w internecie, w gazecie. Ja spróbuję. Ale co spróbuję? Skorzystać z twoich usług. Nie boisz się? Nie. Bo włosy to nie ręce. Mhm. Jesteś pewny? Jestem pewien. A co? Nie, nie, no wiesz, potem będę ja słuchać wieczorem, nie? Tak? Taka maruda? Szefową chyba pan nie przebywał, to też taka maruda trochę. Czyli dobrali się jak w korcu maku. A powiedz mi, to też widziałaś gdzieś, żeby na mokrych włosach ścinać maszynką, żeby ich nie wysuszyć wcześniej? Ja tak czasami strzegam. A nie wydaje ci się, że włos mokry jest sklejony i nigdy nie wypracujesz go tak, jakbyś naprawdę chciała? Ja sobie później wysuszę i będę to sprawdzać. Aha. Czy tak zostanie, czy coś będziemy poprawiać? A coś chciałabyś poprawić? Nie, ja nie. Ja się pytam, jak się ty czujesz. To widać jest, że nie masz pojęcia o męskim fryzjerstwie. O, proszę. Pracujesz bardzo intuicyjnie. To nie znaczy, że źle. Nie poznałaś mojej głowy pod względem budowy kości. Mhm. Bo jeżeli byś podotykała moją czaszkę przed rozpoczęciem strzyżenia, wiedziałabyś o tym, że moja prawa strona jest bardziej uwypuklona niż lewa. W tej chwili tu jest płasko, tu to odstaje. Ty musisz mieć zrobione szkolenia. U nas nie ma takich szkoleń. Kochanie, są w całej Polsce. Do nas nie docierają informacje, na przykład kiedy i gdzie są takie szkolenia. Jolka, ja nie denerwuj mnie. No. Ale to można wszystko sprawdzić. Można. W teraźniejszych czasach nie Wiem, jest że wytłumaczeniem można. To, że nie docierają informacje. No dobra, okej. Okay.